Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Cześć, z tej Marcin. Kolejne zdania z cyklu darmowych korepetycji z poziomu rozszerzonego. Tym razem Andrzej wysłał do mnie trzy zadania. Oto pierwsze z nich. Wspólne styczne dwóch kół stycznych zewnętrznie przecinają się pod kątem 60 stopni. Wykaż, że stosunek promieni tych kół jest równy 1/3. O co chodzi? No oczywiście opiszmy sobie tutaj co nieco, czyli że ta... Mamy sobie, może tak, kąt 60 stopni jest oczywiście tu, tak? Niemniej jednak oczywiście, jeżeli to są styczne, a to jest prosta przechodząca przez ich środki, to oczywiście tutaj jest 30 stopni. I na dole też jest oczywiście tutaj, tak? 30 stopni, tak? Bo to będzie po prostu dwusieczna. Dobrze. Wykaż, że stosunek promieni tych kół jest równy 1/3. Czyli jak podzielę ten przez ten, to jest 1/3, albo inaczej mówiąc, ten czerwony promień jest 3 razy większy. To my sobie to na przykład oznaczmy, że to jest x, 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 no bo to w końcu jest promień, to w końcu jest promień, no i to jest promień, tak? A te duże promienie, czyli tu jest, a to niech będzie dużym R-em, bo to mi się jeszcze przyda. Jasne? Dobra, i co tu będziemy robić i od czego tu będziemy zaczynać? A no zaczynamy od tego, że oczywiście, skoro to są styczne, a to jest promień i to jest promień, to tu jest kąt prosty i tu jest kąt prosty. Ok? Czyli wynika z tego, że gdybyśmy zastosowali tutaj w tym trójkąciku malutkim, tak, w tym trójkącie, trygonometrię i wzięli sobie na przykład, no niech będzie sinus 30 stopni, to jest oczywiście przy prostokątna leżąca naprzeciw tego kąta, czyli x, to przeciw prostokątnej, czyli naprzeciw kąta prostego jest to x i to niebieskie coś. Czyli x plus to niebieskie coś, ja to nazwę jakoś y. Ok? Sinus 30 stopni to jest oczywiście 1/2. Czyli to jest x przez x plus y. Wymnożymy sobie to na krzyż. 2 razy x to jest 2x. 1 razy x to jest x. 1 razy y to jest y. I jeżeli teraz odejmiemy sobie x, to nam wyjdzie, że x równa się y. Czyli mówiąc inaczej, ten y jest równy x, czyli to też jest promień mały. Ok? Dobra. Jeżeli już to mamy, to jeszcze pasowałoby zauważyć inną rzecz. Tą inną rzeczą jest, ponieważ tu jest 30, tu jest 90, to oczywiście może na różowo, bo tu jest 30, 90, to tu jest oczywiście 60 stopni. 30, 90, czyli ten kąt tutaj też ma 60 stopni. Czyli kąty w trójkącie tutaj tym małym i tu tym większym są dokładnie takie same. 30, 90, 60, 30, 90, 60. Wynika z tego, że te trójkąty są podobne. Ok? Czyli możemy skorzystać z podobieństwa figur. A podobieństwo figur mówi nam, że ten sam bok do tego samego boku równa się ten sam bok do tego samego boku. Czyli ja biorę sobie w małym trójkącie przeciw prostokątną, czyli jest, to jest x i to jest x, czyli jest 2x, do krótszej przy prostokątnej, czyli do x, równa się przeciw prostokątna ta cała do krótszej przy prostokątnej, czyli tu na pewno będzie, czyli jest tak, tu jest 1x, tu jest drugi x, tu jest trzeci x, tak? 3x plus to plus r przez r. Jeszcze raz, skąd mi się to wzięło? Ano wzięło mi się stąd, że to jest x, to jest x, to jest x, więc są 3x i jeszcze ten czerwony promień przez promień. Bo jeszcze raz mówię, przeciwprostokątna do krótszej przy prostokątnej, przeciwprostokątna do krótszej przy prostokątnej. Zauważyć można, może na niebiesko, żeby nam się to ładnie, że te x się elegancko skracają. Czyli mamy, że 2 przez 1 równa się 3x plus r przez r.
Oczywiście mnożymy sobie na krzyż z proporcji. 2 razy R to jest 2 promienie. 1 razy 3x to jest 3x. 1 razy R to jest R. Odejmiemy sobie ten promień, czyli R równa się 3x. Czyli pasuje, że R równa się 3 razy mały promień. Tak, ponieważ ten mały promień to był oczywiście nasz x. I w ten sposób udowodniłem, bo skoro jeden promień jest 3 razy dłuższy od drugiego, to stosunek promieni tych kół jest równy 1 trzecia. No zresztą sami zobaczcie. Jeżeli podzielę to teraz przez r, to otrzymam, że r przez r równa się 3. Oczywiście pierwsze. No i ewentualnie, jeżeli sobie pokażę, to jest nie 3 pierwsze, tylko 1 trzecia, to oczywiście muszę to zamienić, tak? Bo to jest duży promień przez mały promień, no wiadomo, że jest 3 pierwsze, czyli mały promień przez duży promień to jest 1 trzecia. A tu możemy, o, z tego wynika. Jasne? I tyle. Jak się podoba, łapki w górę, pytania w komentarzach, a ja zmykam do drugiego zadania od Andrzeja. Cześć!